Zasady dzisiejszego zlotu są mega, mega proste, moi drodzy. Robimy tak. Najpierw zaczynamy od wyścigu, tak jak napisałem to na Discordzie. Zaczynamy sobie od wyścigu. Później ostatnia osoba z wyścigu będzie piłką. Musi wziąć pila P50 i wyznaczymy sobie miejsce, do którego my, jako takie wielkie pojazdy, będziemy musieli dopchać tego pila P50, a pil P50 będzie musiał dojechać o swoich własnych siłach jakieś w inne miejsce. I to będziemy grać na całej mapie. Początkowo myślałem, że zrobimy to na tej zasadzie, że spotkamy się na... Lepiej kierownicą to zrobię. Tutaj jest takie pole do grania w piłkę nożną i chyba rugby. Początkowo myślałem, że tam to zrobimy, ale jak zobaczyłem ostatnio, ostatnim live'ie, ile osób tutaj się potrafi zgromadzić, trochę za duży tłok będzie. Więc tak, zaczniemy sobie na przykład w jednym miejscu. Załóżmy, że pil P50 będzie musiał dojechać do lokomotywowni o własnych siłach, a my będziemy musieli go dopchać na przykład na to lotnisko. O! I żeby było fajniej, to pil P50 będzie musiał, tutaj sobie wybierzemy jakieś takie miejsce charakterystyczne, gdzie będzie musiał wjechać, albo jeszcze inaczej zrobić. Zaraz zobaczymy, musimy sobie wybrać jakieś tutaj miejsce, gdzie pila będziemy musieli wepchać, a pil będzie musiał dojechać tam do lokomotywowni, a my będziemy musieli go wepchać tutaj. Już wam pokazuję na przykład, gdzie będziemy musieli go wepchać, bo tutaj jest taka jakby bramka z kontenerów, no nie? Patrzcie na to. My będziemy musieli pila P50, czyli naszą piłkę, wepchać tutaj, w to miejsce. To jest nasza bramka zrobiona z kontenerów. Jak go tutaj wepchamy, to jest gol i drużyna dużych samochodów wygrywa. No i teraz można sobie tak pomyśleć, że to jest zadanie takie, no, dosyć łatwe dla dużych samochodów, ale bardzo ciężko w Fordzie jest trafić w jakiś samochód. Ja byłem już piłką kiedyś i wiem, że no, ciężko jest się wyrwać też z tych takich kolizji i zderzeń, ale jest to możliwe. I pojawiają się różne glitche, jak duży pojazd najeżdża na mały, to mały potrafi się zatopić pod mapkę. No cuda niewidy się dzieją, cuda niewidy. I wiecie co? A pil P50, żeby nie było tak, nie, że zasady muszą być równe dla wszystkich. Pil P50 będzie musiał dojechać do lokomotywowni i tutaj musimy sobie wymyśleć jakieś takie miejsce, gdzie on tu musi się znaleźć, gdzie będzie jakby jego meta pila P50. Co to może być tutaj takiego charakterystycznego? Już mówię od razu, że skok tutaj na górę będzie dla niego za trudny, żeby tam na dach skoczyć. Więc uznajmy, że pil P50 musi... Pil będzie musiał wjechać tutaj na to pięterko, ale będzie mógł wjechać obojętnie, którym wjazdem będzie chciał. Czyli na przykład może sobie użyć tego wjazdu, może sobie użyć tamtego wjazdu. Z której strony będzie chciał, może wjechać. No myślę, że to jest odpowiednie ułatwienie dla pila P50, no nie? A my... Startować w ogóle z całym tym wydarzeniem będziemy z jakiegoś takiego neutralnego miejsca, mniej więcej tej samej odległości. Niech to będzie... A co powiecie na tą hopkę tutaj? A nie, tutaj się nie zmieścimy wszyscy. To inaczej, kurde. Może być ciężka sprawa. Wiem co zrobimy. Żeby dać pilowi troszeczkę czasu, to wszystkie duże samochody ustawią się gdzieś u stóp góry, gdziekolwiek. Może nawet i w tym miejscu, tutaj jest taki parking samochodowy. Czyli wszystkie duże samochody ustawią się gdzieś tu, a pil P50 będzie startował ze szczytu góry. Tak, żeby zdobył troszeczkę jeszcze prędkości, zjeżdżając z niej do swojego celu. I co o tym myślicie? To jest mój pomysł na dzisiejszy zlot. Myślę, że będzie super zabawa. I mam nadzieję, że ja nie będę... Co, ja muszę jeszcze sobie force feedback zmienić. Mam nadzieję, że ja nie będę pilem P50, bo naprawdę kierownica potrafi wyrwać z rąk, jak ktoś w ciebie uderzy. Jeszcze wezmę sobie ten force feedback. Na wszelki wypadek ten force feedback sobie zmniejszę, bo naprawdę potrafi wyrwać. Potrafi wyrwać. Dobra, wbijamy do gry. I moi drodzy, zaczynamy od wyścigu. Ja już was tutaj zapraszam. Wybierzemy sobie jeden konkretny samochód. Będzie to samochód jakiś tam wymuszony. Kurczę, jestem podekscytowany. Nie wiem jak wy, jestem naprawdę podekscytowany. Zobaczymy. Mój samochód nie jest wcale taki najgorszy. Powinno być dobrze, no. Jak myślicie, kogo obstawiacie, że wygra? Przegrany jedzie pilem. Przegrany będzie piłką.
Ja startuję pierwszy, bo więc mam taki head start do... O kurde ty, ten golf driftuje, co jest? Poszli, zobacz! Jak go bujnęło, ty! Kolizje są wyłączone, więc nie powinniśmy się między sobą zderzać. Ale rzuca, ty! Ja przeważnie do tej klasy to robię samochody tak, żeby miały dużo mocy, ale już opony tak niekoniecznie dobre. O, też myślałem właśnie, żeby ten samochodzik sobie wziąć, no. Tutaj powinien być taki tunel aerodynamiczny jak w GTA. Albo jak w The Crew. W The Crew 2 też jest taki hardkorowy tunel, że tam możesz 600 km na godzinę cisnąć, no nie? Powiem wam, rzuca tego golfa. Krzycho powinien opony zmienić do swojego golfika. Zdecydowanie. Kurde! Jak ślisko, Krzycho, co ty masz za opony? Ze stara je wziąłeś, czy co? Z gliny sobie chyba ulepił te opony. Ja pierniczę, ledwo wyhamowałem. Ciężko wybrać, bo przeważnie to się jedzie w klasie A, w klasie B to tak najniżej, no nie? Tak ciężko wybrać jakiś samochód do klasy C. Ja już dawno tutaj wyścigów nie jeździłem, także... Nie pamiętam już nawet, jaki samochód mam tutaj zrobiony w tej klasie. Ty patrz, dobrze ciśnie ten Golf. Na prosty wyprzedziłem. Chciałem wam tylko powiedzieć, że samochody, które będziemy sobie wybierać do grania w piłkę, mogą być dowolnie stuningowane, dobra? Dowolnie. Także Pin P50 może być w klasie chyba... Nawet nie wiem, czy nie S2. I jego będzie naprawdę trudno złapać w tej klasie. To tylko tyle wam powiem. Także wypadałoby naprawdę dobrze przykoksić sobie te samochody, którymi będziemy gonić. Nie mam jeszcze typu, który samochód wziąć. Na pewno jakiś duży i ciężki. Zrobię zdjęcie. A, już za późno. Żeby zapamiętać te ostatnie nicknamy. Ale już trudno. Ale wiadomo kto. Wiadomo kto ma wziąć Pila P50. Reszta osób bierze jakieś duże fury. No właśnie, no bo tak pilem? Mi było ciężko uciec pilem, jak grałem na kierownicy, także zobaczymy. Okej, no to teraz jest czas, żeby przygotować sobie samochody. Jedna osoba przygotowuje sobie Pila P50. Samochody mogą być dowolnie stuningowane. I panowie, do dzieła! Ja już jadę do garażu. Dajmy sobie na to jakieś dobre 7 minut i wbijamy do garażu. Ale wstyd. Postaraj się, będzie dobrze, nie przejmuj się tak. Dobra, moje samochody, co tutaj wybrać? Może tego bym wziął? Nie, to musi być coś, co będzie dobrze spychać. Może van by też chyba pasował, no nie? Ten tutaj GMC. Ile ja ich mam w ogóle? Co tu wybrać? Hummer H1 Alfa, zobaczcie. Też by pasował. Nie będę go jakoś tam koksiarsko robił do jakiejś nie wiadomo jakiej klasy. Tylko po prostu tak. Nie, ja nie mogę wziąć Pila P50. Tu jakie fajne malowanie. Ja bym brał SUV-a od Porsche. Czyli Cayenne, nie? Macan to jest nie SUV, tylko crossover bardziej, co? Widzę, że 11 osób jest w konwoju. Zaraz zobaczę, czy nie doprosimy kogoś. Ty, a ta osoba co... A jest, dobra. Ten ziomeczek od Pila jest. O kurde. Ale będzie kosmos zaraz. Dobra, jedna osoba... O, dobra. Miejsce się zwolniło, to zaproszę kogoś z grupki. Wyślę jeszcze raz zaproszenie. Albo może utworzę nową grupkę. A na razie z tobą niech będzie. Zobaczymy. Co wy tu macie za fury? Lody ekipy, zobacz! What? Widzicie go? Zrobił lody ekipy na tym. Na Unimogu. What the fuck? Dobra, gdzie jest Pil? Tutaj regalia obniżona chyba trochę. Tak na oko. Tutaj jakiś... Nie wiem, co to jest za fura nawet. A, to jest RAM, okej. Okay. Tutaj widzę Rally Fighter. Rally Fighter... O, jest! Jest nasza piłka! Jest nasza piłka! No co, gotowi wszyscy? Jeszcze poczekamy, aż wszyscy sobie te furki przygotują. A za ten czas powoli możemy kierować się w kierunku góry. Ja nie wiem, czy Pil P50 da radę dojechać do tej góry tak na przełaj. Zobaczymy. Generalnie nie trzeba się tutaj kierować, gramy w piłkę. Wiecie, jakie są zasady, wiecie, gdzie jest punkt dla Pila. Wiemy, gdzie jest punkt dla nas, czyli dla dużych samochodów. Ja wymyśliłem chyba specjalnie takie zasady, żeby nie być tym Pilem, co?
Jak się czuję okrutnie z tym, ale no, mówię wam, nie chciałem być tym pilem, naprawdę, naprawdę. Musiałbym chyba przerzucić się na pada. Albo coś, patrzcie jak polecieli. A gdzie pil jest? Jedzie tam z tyłu, widzę taką malutką kropeczkę. Co nie wiadomo, czy to piksel, czy to pil. Kurde. I tak, damy pilowi trochę czasu. Ja myślę, że tak z 5 sekund wystarczy, żeby sobie odjechał, no nie? Żeby złapał ten moment. Fajnie, wszyscy kapują, o co chodzi, pięknie. U stóp góry, ok? U stóp góry gdzieś tutaj się spotykamy. Tutaj jest powiedzmy taki parking. Ale będzie zabawa, kurde, polowanie. Ja pierdolę. Później jakieś zrobimy takie zloty, że zrobimy inne polowania. No spokojnie, nie? Że tam inne zasady będą wygrywania, o, bycia pilem. Jeszcze terror mech widzę, że teraz dobił, więc poczekamy na niego jeszcze chwilkę, aż dobije sobie na spokojnie. Nasz pilek tutaj dojechał i już nie... Patrzcie, jego nie widać spod tej trawy nawet. Ledwo spod tej trawy wystaje, gościu. O, tutaj widzę dobra moc spychania. No właściwie każdy taki SUV to wystarczy, żeby zepchnąć pila, no nie? Słuchajcie, jak ktoś jest w ekipie, to możecie tworzyć swoje własne Looking for Group w tej mojej ekipce i wtedy zapraszać się na tej samej zasadzie, co ja zapraszam ludzi do mnie, nie? Możecie sobie utworzyć po prostu party, czy nie wiem, jak się tam po polsku chyba zabawa albo coś takiego. I każdy może wtedy do tej grupy dołączyć i z tej grupy można sobie zapraszać ludzi do siebie. Jeśli ktoś chce sobie razem tam pograć, coś porobić, nie wiem, podriftować. To jest od tego też ten team, żeby można było się tak bawić. Okej, chyba wszyscy są na stanowiskach, ja myślę, że możemy powoli zaczynać, no nie? Jesteście gotowi? Dobra, pil, startuj! Tutaj na streamie są troszeczkę opóźnienia, więc... musimy poczekać, aż on wystartuje. Pil, już jedź, my zaraz wystartujemy. Ja policzę do 5, jak wystartuje, to ja zacznę liczyć. O, w ten sposób. Dobra, nie wiem, czy on startuje. Jeszcze widzę na mapce, że się nie ruszył. Dobra, ruszył się. 1, 2, 3, 4, 5 i startujemy. Oni wystartują zaraz za mną. O kurde, pil gdzieś tam się rozwalił. Jedziemy, chłopaki, jedziemy. O, ja pierniczę. Ej, nie chciałbym być na miejscu tego pila teraz. On musi dojechać, on tak naprawdę ma prostą drogę, żeby tam dojechać, to jest bardzo blisko. A my mu nie możemy dać tego. Patrz jak ten poleciał, co jest? Nie możemy mu dać, to jest blisko. Ale to dobrze, bo myślę, że szanse są wyrównane teraz. Pila nie jest tak łatwo trafić. On musi wjechać tylko na górę tej lokomotywowni tam. Już go mamy, już go mamy. Patrz jaką zawrotkę zrobił. Gdzie on tam pojechał? Musimy go złapać. Jest pociąg, nam trochę chyba pomoże, zobacz. Rozwalił się. Pila zatrzymuje każdy mureczek. Ja go nie widzę. O, mam go. Siemaneczko. O, ja nie wiem ile ten mecz będzie trwał. Zanim my go tam dopchamy, to minie trochę czasu. O kurczę, jak ciężko trafić jest. Dobra, teraz wydaje mi się, że pil ma przewagę jednak. Ja idę na bramkę. Zawracam. Dobra, mam go. Coś tam trafiłem, coś tam trafiłem. Oj, nie wiem, nie wiem co z tego będzie, bo jest bardzo ciężko. Pil jest nieugięty i ciśnie. Ale czy my go dopchamy w wyznaczone miejsce? Jak to zrobić? O ja pierniczę. Czekaj, czekaj, czekaj. Patrz jak ciśnie, ja nie mogę go naganić. Dotknąłem go trochę. Gdzie on pojechał? On nie jedzie w ogóle w to miejsce, co trzeba. Gdzieś dookoła. Chyba chciał w ogóle od nas oddalić, jakoś rozpędzić. Teraz jadę tym głównym nurtem. O, jest tutaj, dobra. Zawrócę. Ej, on jest bardzo blisko. Tu już jest lokomotywownia. Gdzie on jest? Czekaj, czekaj, czekaj. Muszę go namierzyć. Celownikiem laserowym. Tam jest! Gdzie oni pojechali? On z tyłu się schował! Ty! Zobacz gościa! Typek się schował z tyłu, a wszyscy pojechali tam, na lokomotywownię! Co jest? Gdzie on jest? Tutaj! Ej, what? Widzieliście? To wszyscy od niego uciekli!
Ja się patrzyłem, gdzie on jest. Dobra, mam go, mam go, mam go, mam go, mam go, mam go, mam. Kurde, jaki zawrotny jest, skubaniec. Patrz, jakie robi uniki, skubaniec. Ja nie wiem, czy my go powstrzymamy. Ty, zobacz, on już tu wjechał. O, o kurde. Tutaj jest, mam go, mam go, mam go, mam go. Ciężko go trafić. Musielibyśmy jakąś broń jeszcze, jakieś minigany mieć. To jest ten samochód, który ja mam, to jest samochód bojowy z gry Halo. Już tam pojechał, ty. Podobał mi się ten moment zwrotny. O kurde, się tu odbiłem. Cały konwój udaje ruch uliczny i musisz złapać kogoś bez mapki. A by musiał wyłączyć sobie niki, nie? Wtedy. Są takie samochody, które można wybrać w Fordzie, które są tymi, które są ruchem ulicznym, no no. Gdzie on jest? Jest, widzę go, widzę go. Kurde, ale trudno trafić! Ale go trudno trafić, ty! Chyba zaraz serio ktoś będzie musiał na bramkę iść. Ja się też tutaj nie bardzo mogę obracać. O, widzę go, widzę go. Ty, ale my go nie ma szans, żebyśmy go wypchali na lotnisko. To jest bardzo ciężko trafić. Moglibyście grać z uszkodzeniami symulacyjnymi. No, to by była też fajna zabawa. Tylko ciężko zweryfikować, kto by te uszkodzenia sobie włączył, no nie? Gdzie on jest? Ej, to musi być dla niego świetna zabawa, ja pierniczę. Zresztą głupio wygląda, jak tyle samochodów na jednego się rzuca. Ty, on jest chyba AFK. O nie, tak to nie! On jest chyba AFK. Nie, dobra, jedzie, jedzie. Uff, o kurde! Ale go Unimog sprzątnął. On się chyba poddał. A tak blisko był. Jaki on jest malutki, ja nie mogę z tego. Już tyle razy nim, ojej, tyle razy nim jeździłem i za każdym razem jak widzę ten samochód, jest on jest mniejszy od tej belki, która jest tutaj na polu. Blokujemy, blokujemy. Musimy go uderzać w konkretnym kierunku. O, to jest, ciężko jest go w ogóle trafić. Zepchnąłeś go pod mapę? Tak się zdarza, bardzo ciężkie samochody, które najeżdżają na bardzo lekkie samochody w Fordzie, potrafią zatopić jakiś samochód pod mapę. Naprawdę. Musimy robić teraz tak, musimy się skoordynować trochę, musimy tak działać, żeby go atakować od strony miejsca, w które on musi jechać. Ale z drugiej strony, jak nikt nie będzie go blokował, to też trochę lipa. To jest dobry motyw, że on się może chować między tymi budynkami, no nie? Gdzie on tam jest? Ty, co on robi? Skitrał się gdzieś tam. Ty, jest pod mapą, widzieliście, spadł! Spadł pod mapę! Ziombe! A kiedyś mieliśmy coś takiego, że Pilpe 50 zatopił się pod lód w zimę na tym jeziorze. Było coś takiego, pamiętacie? I on na dnie tego jeziorka pod lodem jechał. Ty, bo on zaraz tu wjedzie. O kurde, nie, nie, nie. Prawie wjechał. Gdzie on? Tam tutaj wyskoczył gdzieś. Prawie wjechał. Ej, Pil ma chyba przewagę, coś tak czuję. Patrz, o. I co to? Ty, gdzie on? Przeniknął przez... Znowu spadł! Pojawił mi się zaraz obok. Mam go! Ej, ciężko jest go w ogóle trafić, naprawdę. Podejrzewam, że jest bardzo ciężko wjechać gdziekolwiek, jak cię co chwilę ktoś spycha, bo tym samochodem... Ale on ma przyspieszenie. Tym samochodem jest tym małym samochodzikiem, tym małym gównem, krótko mówiąc. Każdy będzie wiedział, o co chodzi. Ciężko jest gdziekolwiek trafić. Kurde, jakie on robi uniki, ej. Co? Co jest? On ma opcję znikania, ten Pil.
Nie widzę, żeby ktoś próbował go pchać w kierunku lotniska. My go próbujemy gdziekolwiek wypchać. Wygląda na to, że Pil ma naprawdę niezłą przewagę. Tak w stosunku do tych samochodów dużych. Ale to spoko, wymyślimy sobie coś jeszcze innego. W każdym razie i tak on musi tam wjechać. Jakoś mu chyba nie wychodzi. Ale oberwał teraz. Coś tak, o, jedzie w kierunku celu. I znowu się zapadł. Nie, jedzie. Jak to wygląda? Dobra, ci jadą za nim. No, autentycznie, Pil ma kurde przewagę. Musimy jakieś jeszcze zasady tutaj dodać, dodatkowe, żeby to, wiesz, zoptymalizować ten pojedynek, no nie? Coś musimy wymyślić. Ło! Jest bardzo ciężko go trafić. A już nie... Ja mam taki dosyć skrętny samochód, a osoby, które mają taki duży potwór... Co one mają powiedzieć? A ja go tu nie widzę. O, dobra, widzę. Nie wiem, czy skumał. Aha, dobra, ziomek nie wie, gdzie ma wjechać. No to jak? To... On tu jedzie dookoła, nie wie gdzie? Co jest? No, nie słuchał na streamie. Na samym początku mówiłem. Kurde, teraz ja się zawiesiłem. Chodzi o to, żeby wjechać tutaj na górę, na piętro, na lokomotywowni. Ja mam wrażenie, że on nie wie chyba. On chyba nie wie gdzie. Gdzie on jest? Tutaj. Dobra, to zróbmy inaczej. Wiem, co możemy zrobić. Patrz, skoro tak, ustawimy timer. Ustawimy timer. Dajmy na to 8 minut. To skasujemy. 8 minut i w ciągu 8 minut on musi dojechać do tego miejsca. Tam na piętro. Dobra? Bo już się z nim tutaj bawimy z 10 minut. Jak nie wjedzie, to przegrywa. O! Dopchać go do bramki. No nie wiem, czy damy radę. Chyba będzie bardzo ciężko. Gdzie on jest? Gdzie on jest? A tam pod... Ty, teraz ciśnie ostro, zobacz. Nie! Kurde, nie wiem, czy go trafiłem. A to nie chodzi o to, żeby na... Wjechał. Wjechał? Wjechał, dobra, wygrał. Okej, wygrał. Pil V50 wygrał. Ej, powiem wam, że jest legendarnie ciężko go trafić, naprawdę. Musimy jakoś to inaczej obmyślić. Albo po prostu nie zrobimy bramki dla tych, dla dużych samochodów, tylko będzie tylko i wyłącznie bramka dla Pila, no nie? Czyli Pil musi dojechać w konkretne miejsce. No i my musimy zablokować mu ten dojazd, po prostu, co wy na to? Good game, dał radę, ej, naprawdę nie jest łatwo to zrobić, naprawdę. To co, tak zrobimy, no nie? Na następnym spotkanku.